możemy użyć. O! Dawaj! $1000, kurwa. 2000 zapłaciłem, wygrałem 1000. To w ogóle się nie opłaca. Fuck you! To jest Trevor. To jest fucking Trevor. Dobra, jedziemy tutaj sobie. Pada deszcz. Chyba nikogo nie ma. Well, hello! Anybody here? Nikogo, nikogo. A to co to jest? O! Po prostu na dach można wejść, tak? I obserwować sobie. No pewnie szpitalu, ubezpieczenie i tak dalej. Fucking Trevor! Pada deszcz, rozpadało się. Dobra, złomik. Jeszcze raz. Pojedźmy sobie tutaj. Let's fucking go. Fajnie będzie, jak wiecie, policja nas będzie zatrzymywać i tak dalej, no na pewno będą konflikty z prawem, tak? Na 100%. Na 100%. Ja myślę, że to dopiero początek. To dopiero początek to, co się dzisiaj dzieje. To myślę, że taki zwiastun, zajawka tego, prawda? Zajawka. Mam jeszcze masę tekstów przygotowanych, wiecie, no. I też trochę spontanu, no trochę spontanu. Myślę, że głos... Też picobello, więc ja jestem zadowolony ogólnie i podoba mi się ta postać Trevora. Pięknie ona chodzi w ogóle, to jest taki unikalny chód z GTA, naprawdę. Na Twitterze na razie nie będziemy pisać, na razie nie będziemy pisać na Twitterze. No, zdrapeczka nie dała nam szczęścia dzisiaj, ale myślę, że porobimy jakieś napadziki też. Zobaczymy, jak to będzie działo. Może gdzieś tam z tą siłownią pomożemy, jak się skumamy z Franklinem. Zobaczymy. Fajnie by było, jakby chłopaki też trochę pograli. Zobaczymy, może jakaś taka skromna ekipka. Ale bez jakiegoś wielkiego, wiecie. No zobaczymy, zobaczymy po prostu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zdrapeczka w ogóle nieopłacalna. Ale dałem się znowu nabrać na bajta. Słuchajcie, ktoś wygrał 50 koła, oczywiście, no na pewno. Nie no, pewnie ktoś wygrał, komuś się poszczęściło, ale myślę, że przy tej zdrapce za 7,5 tysiąca tyle ktoś wygrał. Raczej nie za tą, nie przy tej za 2 tysiące. Tak naprawdę to, czego potrzebujemy tylko i wyłącznie, to jest samochód i jakaś ewentualnie klama. Ale wyobrażam sobie już Trevora na testach psychologicznych, nie? Słuchajcie. Może pójdziemy na takie testy psychologiczne. Nie, no porobimy sobie ogólnie jajca. Dobra. I dawaj stówkę z powrotem, chłopie. Schowaj pojazd. Słuchajcie, podzielę się z wami najświeższą wieścią dotyczącą międzysąsiedzkiego życia. Otóż ja w tym momencie mieszkam na 3. piętrze, a sąsiad z 4. wczoraj na balkonie będąc bardzo dobrze się bawił podczas naszego streamka, nie będąc na naszym streamku ani na streamku Filipa, po prostu słyszał wszystko, dlatego że miałem szeroko otworzony balkon. Zazwyczaj jak gram Trevorem, a kilka razy już się zdarzało, po prostu zamykam balkon, dlatego że no lecą z moich ust różne, przeróżne słowa, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. No i później ten wzrok tych ludzi, albo się, czy się pytają, czy wszystko w porządku było, no to... czy tam coś, co się działo, no to jest... no powiem wam szczerze, dosyć ciekawe, tak? No... wiecie, no... Słychać, że chcesz komuś pierdolić na całe osiedle, no... albo że... wypierdalaj, no to... Różnie bywa, tak? No i różnie bywa. Zastanawiam się, ile razy to już było słychać, prawda?
Tak, miał nocnego audiobooka. Wiecie, ale tak się zdarza czasami, wiecie, po jakimś porannym streamie, jak mieliśmy streamy, ostatnio odzwyczailiśmy się trochę od grania z muzyką i tak jakoś, powiem wam, chyba się nie przyzwyczaję przez jakiś czas, ale słuchajcie, były takie akcje, że na przykład jak robiliśmy z Atlantisa jeszcze ze 2-3 miesiące temu takie poranniejsze streamy, to znaczy zaczynaliśmy gdzieś tam 10, a czasami kończyliśmy o 16, no to po 6 godzinach graniu Pastora zdarzyło mi się raz, że wychodząc z klatki do sąsiadki, zamiast dzień dobry powiedziałem szczęść Boże. Zdarzyło się, no ale to wiecie, no to była szybka akcja, Metka Spławik, dziękuję wam, kończę streama, ubieram buty, wychodzę i na klatce po prostu szczęść Boże, nie? Czasami tak się zdarza, gdzieś tam człowiek się pomyli po prostu, dlatego że bardzo dużo czasu spędza w tej grze i niekiedy ciężko po prostu się nie pomylić, ale takie większe pomyłki mi się nie zdarzały, nie? No ale wiecie, no, szczęść Boże i odpowiedziała szczęść Boże, więc chyba wszystko git, nie? Chyba wszystko git. Teraz będzie Hello Neighbors, Trevor in the city, oh fucking yeah. No siemano, do roboty. Bardzo dużo osób pracuje na tym. Nie na złomiarzu, tylko na... O, jest podpisane nawet, bo... Nie na złomiarzu, tylko na farmerze, a my, dla nas ten złomiarz, myślę, że też jest okej. Zaróbmy sobie, jeszcze mamy kasę dzisiaj do oddania dla... O kurwa, co jest? Ja pierdolę. Okej, wywaliśmy się z głodu, kurwa. To jest zajebiste w sumie, że tego nie widać i nie zaśmieca wam UI tak zwanego. Ale kurwa, no to jest słabe, że się wywaliliśmy z głodu, kurwa, i nikt nas nie podniesie teraz. Bo nikt nie pracuje na złomie at the moment. Ja pierdolę. A przecież nie ma, kurwa, zgłoszeń. A ja kupiłem maczetę przed chwilą za 1500, jeszcze kastet. Nie. Ale dlaczego nie ma jakiegoś, kurwa, nie wiem, pulsującego ekranu, że jestem głodny? Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ja pierdzielę. Jest. Pomocy! Co się stało? Co jest, proszę pana? Głody się nie napiłem i nie zjadłem śniadania. Franklin przygotował dzisiaj po prostu jakąś tam owsiankę. Niedobre było, nie chciałem mu robić przykrości, ale nie zjadłem i gorzej się podczułem, ledwo co podniosłem oponę i zemdlałem. Możesz wezwać pomoc? Mogę wezwać, bo z tego co widzę nie mogę ci podnieść z tych opon, bo cię nieźle przygniotły. Przygniotły miasto. Czekaj, już dzwonię. Dzięki. Jadą już? No, wezwałem, jeszcze mi nie odpowiedzieli. Umieram. Nie, no dasz radę. I'm gonna fucking die here. Co tu się stało? Zasłab, nie wypił, wiesz? Zajebał mi kopa tam w dreadach. To prawda? Gościu, nie kłam, przed chwilą SMS-a wysłałem na MS-a. Zajebał mi kopa, powiedział, że okradnie wszystkich złomiarzy. No bo to ja po policję dzwonię. MS mi napisało w drodze. Amir przyjedzie. Dobra, nie dzwoń, żartowałem. Amir, czekam na Amira. Ja też żartowałem, spokojnie. Za ciężkie opony, co? Tak, może weźmiemy je, może uda się go przechwycić i go przenieść. Nie no, panowie, wczoraj trening na siłce zrobiłem, trochę się przeciążyłem. Za mocny trening. Dużo, no. Ja wczoraj jak zrobiłem trening na siłce, to drzwi wywałem w samochodzie. No, widzisz, no. To jest ten. No, to trochę dobry trener personalny, to trening dobrze idzie. Tak, no, słuchajcie, no. A ja nie powiem, za co ja złapałem wieczorkiem, jak byłem sam w łóżeczku i telefonik odpaliłem. Ale prawie czasem też wyrwałem. Tak się zdarza, tak się zdarza. Dobra, nie będę gadał za dużo, bo jeszcze raz stracę świadomość. Światełko mi zgaśnie. Może jakieś wody picie, coś dać? Nie mam wszystko, ale no, mówię ci, nie za bardzo miałem okazję, żeby i czas, żeby to wypić. Dobry! No wiadomo, robota tu siłownia, dobry, człowiek dobry. Czasu nie ma. Hello! Dzień dobry. Dobry. Panie, nie zjadłem śniadania dzisiaj, przyszedłem do roboty. To był błąd. Jezu, pan zapomniał.
Zapomniał, czy pan po prostu nie zjadł, bo wie pan, takie głodzenie się to takie... Nie zjadłem, bo nie było dobre, nie chciałem przykrości robić koledze. A, rozumiem, rozumiem. Tak, zgadza się. Czyli panu dać jakieś jedzonko i tutaj... Nie, mam jeszcze kanapki, wie pan. Trochę się odwodniłem też, no. Pić mi się chce strasznie, strasznie jestem spragniony. W porządku. Weźmiemy pana tutaj do karetki, podetnę panu kropióweczkę z elektrolitami i pójdę za jakiś czas. Będzie mać tutaj do zdrowia, dobra? Dobra. Zaraz będzie afera, że ty złomiarze nie dokarmiają. Ciekawy obrazek, panie doktorze, gdzieś to już widziałem. Karetka tutaj, dobra, wsiadam. Obrazek, proszę pana. Pan tutaj da rękę. W lewą zazwyczaj się kuje, w lewą. Mam tutaj już kilka takich wyrobionych dobrych żył. Przyjmą wszystko. Słuchaj, miałbyś może mefedron po taniości jakoś? Mefedron, tak się... A morfinę? No, zależy, jakbyś był poszkodowany, to może bym ci podał morfinę. Mam ciotkę bardzo chorą, wiesz? Ciotkę? Tak, tak, właśnie mefedronu potrzebuję. I albo, albo morfiny, albo kokainy. To bardziej... O, kokainy to tak średnio, mefedronu to te. No to co tam masz, no? Co tam masz, to daj, wiesz? Ciotce się ketonal. Lepiej. Ketonal. O, no to słuchaj. 5 tableczek ketonalu. Na pewno ciocia się poczuje lepiej. Ciocia się poczuje lepiej po ketonalu? A co cioci generalnie do... Co cioci, co ci się dzieje? Ma problemy, wiesz? Jest ćponką. Te. Oj. Z ćpunką? Ona co? Chce ćpać ketonal? Wszystko bierze, słuchaj, wszystko bierze. Dobra, słuchaj, mam nadzieję, że tutaj bito propozycję. Tylko dobra. Słuchaj, zrobimy to tak. Powiesz, że ciocia jest bardzo chora. No. I poprosisz lekarza, żeby wpisał ci receptę na Akodin. Okej, okay, dobra. Zaufany, słuchaj, naprawdę. Ale ja już brałem ten Akodin, on nic nie daje. Jak to nic nie daje? No co on daje? No bierzesz, nawet nie masz fazy. No ale to musisz zajebać, wiesz, więcej. Ile muszę zajebać? No wziąłem 10. Wziąłem 10. Dwie paczki. Wziąłem 10, słuchaj. No to musisz wziąć dwie paczki. A ile jest paczki? Jest... No 3 saszetki, po 5. Dobra. I co wtedy się dzieje? No słuchaj, słyszałem, że ostra faza jest pod. Receptę na Akodin. To na kaszel jest, nie? Tak. Dobra, w takim razie pogadam. Pogadam z lekarzem. Tylko, że wiesz, tylko żebyś nic nie mówił, że nie wiem. Ja nic nie wiem. Dobra. Przyjdę z ciotką najlepiej. Powiem, żeby zakasłała. Właśnie z ciotką. Najlepiej. Tylko, że ciotka nie żyje. Jak to tam powiedział, to, że będzie żył? Będzie żył. Będzie. A Pawulon będzie też dawany tam? Pawulon nie. A, okej. Okay. Jak to mówią... That's who poppin', jak to tam ktoś mówi jakiś tam na szpitalu. That's who poppin', tak. Nie wiem, co to oznacza. Mój kolega Franklin. Co to w ogóle oznacza, wie pan może? Budował pan kiedyś dom? Dla ptaków budowałem. Dla ptaków, no to jak budujesz dom i stawiasz dach, to pod dachówkę kładziesz co? Papę, a? Aha. I ci ludzie, którzy kładą te dachówki, wcześniej kładą papę, mówią that's how papin, jak to robią. I to jest takie, wiesz, takie powiedzenie w tym świecie. Dachówkarzy, dachowców. That's how papin, właśnie tak. Co? No dobra, jak tam kroplóweczka? No już zdjęta i już pan sobie się naje i tak dalej. Cześć, Klaudia, cześć. Czyli co, mogę wychodzić? O, jak nowonarodzony. To teraz to do roboty, to idealnie. Mam dla ciebie czekoladkę, chcesz? Nie, dziękuję, na diecie jestem. Ale dzisiaj robiłem. A jaką czekoladkę? No rano robiłem. Mam w kieszeni. Ty? A ja? Ale jak to się prawda? Mleczna, gorzka? Fu, no co pan robi? No właśnie taka. Tylko, że z innej dziury. Chcesz? No dobra. Dzięki za pomoc. Przebij pionę. Może się troszeczkę wytrocie. Dobra, to dzięki. Miłego.
Akcja. Dzięki za pomoc. Na razie. Lickę na broń, Trevor? O kurwa. Musimy to zrobić chyba. Ja wiem, że tego nie zdamy. Ja nawet nie chcę tego zdać. To byłoby dzi... Do mnie? Tak, tak. Dobra, moment, tylko odłożę drzwi. Mhm. Co tam, co tam? A propos tego, wie pan, leku od tutaj dla cioci tam. Tak, tak. Dla chorej ciotki. Tak, to pan uważa, bo przedawkowanie to może mieć troszeczkę też inne efekty uboczne niż tylko takie, wiesz... No, na pograniczu śmierci? Jakieś wysypki, jakieś zawroty głowy... Wysypki to ja wiesz, to ja mam, po każdej dziuni mam wysypkę w tamtych okolicach. Chociaż możesz mieć jakiś problem ze przewodem pokarmowym, ale to tak... A, rozumiem, okej. Okay. Tylko tak cię ostrzegam cię tylko. Dobra, dobra. Słuchaj, no ze wszystkim jest ciężko, tak? No, z niczym nie można przesadzać, tak? No. Wszystko, że... Ale... No ja kurwa, czy ja przedawkowałem? A czy wyglądam ci na chłopak, który nie przedawkował? Zobacz, ja mam przedawkowanie wypisane na twarzy. Ja przedawkowałem kiedyś przedawkowanie. Wow, co? Przedawkowałeś przedawkowanie? Tak, tak. Takie życie, takie Mas, życie. Pan to przedawkował przedawkowanie? Kto się przedawkować przedawkowanie? Słuchaj, jak ja kiedyś... przemycałem koks przez granicę. Przez granicę z Kolumbią. No. I wiesz co robiłem wtedy? Gdzie je przewoziłem? Kurwa, w nosie niestety. W nosie. Potrafiłem pół kilo przewieźć. Część woreczków przebijałem specjalnie. Dobra, wracam do roboty, ale będę to miał na uwadze. Dzięki. Dzięki za pomoc. Jak cię zwą? Zwą mnie Amir. Amir. Zgadza się. Amir, prawie jak Tamir. I Samir też. Tak, znałem kiedyś Tamira. A ja nie znam. Ładny chłopak. Człowiek jak pan, nie dobry człowiek jak pan go kojarzy. Tak. Dobra, no. do zobaczenia. Na tak, razie. Właśnie, czy, o, akurat trzeba pracować na akurat po przesłaniu. Cześć. Tararitatararara. Trevor, fucking Trevor. Dobra. Bierzemy samochód. Wyciągnij pojazd. A, dzięki, John. Mi się podobało, wam powiem, ostatnio, kurde, też tak ten rap z ulicy, kurwa, naprawdę, oglądałem to u Sekultu i tak dobrze siada to Aliemu, w sensie te rap z ulicy, rap ze stolicy, kurwa, mieszkam w kamienicy. Rap z ulicy. Zajebałem ci kapelki, pada do mnie, kurwa, nie te dziweczki, pijają, plinają cioteczki, fajne cipeczki. Yo, jestem czarny. Fajne masz handelki, ale już nic nie masz. Tak. Fajne masz handelki, ale już nie masz. Właśnie, gdzie są moje hantle? Hantle. To jest temat hantle, dawaj hantle. Chcę I w komentarzach, bitwa o hantle. Kadłem. To jest czarny rap, z moimi braćmi. Rap z ulicy, rap z ulicy. Nasze bloki. Dobra. Rap z ulicy. Ta, rap z ulicy, stary, sypiesz kurwa mefedę, on myśli, że to łupiesz. Mogę ci zostawić jedną hantę, ale kurwa w dupie. Twój stary kurwa łupie orzechy, kurwa, rozumiesz, laskowe. Twoja stara ma myśli zboczone. Czekajcie, zrobimy sobie przerwę. Cztery kostki lodu. Daj mi tu czystego Jacka. Serduchowali jak stopa. Myśli latają jak kokar. Znowu dobijam się pod par. Oh yeah. Kostkę za mało tu widzę ziom. Jutro zobaczę na fotkach, czemu chujowa jest forma. Dzisiaj walimy to do dna. Barman już wie co mi po. Dobra nuta. Shisha vanilia. Chmury nad miastem. Ze mną familia. Kiedy widzi moje mięśnie, ty w dupce szereśnie, kurwa. Oddawaj moje handry z kurwy sydu. W tym momencie. Yo. Mówię do niej, że nie jestem kurwa raperem. Dobra, dzięki. Popadam do niej, jestem teaserem. Ej, mam tu ty white. Szmato mówię do niej. Nie bawię się w tańcu z tobą. Zajebałem ci handle. Jestem kurwa jak Gangster. Co ty pierdolisz? Jesteś raperem, jesteś zerem, masz chujowe laczki. Sram ci do czapki, kurwa. Oddawaj ci hadrę w tym momencie. Mam kurwa pierdolnięcie, twój stary na stercie kurwa złomu robi. Ty nie zram do czapki? Ja jestem kurwa mężem twojej matki. O,
Jesteś mężem mojej matki? Kurwa, jesteś rzadki. Twój stary kurwa wpierdala wołowe łopatki. Twój stary kurwa czyta freestyle z kartki. Dawaj do nas na klatki. Chłopie, twój stary chuj mu w dupę, kurwa, wiesz o co chodzi? O tak, chuj mu w dupę, tak. A ja na niego robię kupę. Robię kupę. Co? Jestem tutaj z Trevorem, moim ziomkiem Trevorem. Twoja matka kurwa kręci moim worem. To kurwa jest chore. Zajebałeś mi hantle? Zajebałeś mi hantle? Twój stary kurwa jest policjantem. Bitwa o hantle. Rap z ulicy, rap z ulicy. Rap z ulicy. Kurwa, dobry był ten rap z ulicy. Rap z kamienicy. Rap ze stolicy. Dobra, jedziemy na burgerka opierdzielić. Ile mamy kasy? Mamy trochę kasy. Ale ostatnio mieliśmy problem z tym, żeby dać komuś kasę, nie? Więc zobaczymy. Ale tam było, że burger otwarty, więc jedziemy, zobaczymy, co się tam dzieje. Rap z ulicy, rap z ulicy, rap z ulicy. Rap z kamienicy. Słuchajcie, gdzie był ten burger shot? No z drugiej strony. O, takie fotki, takie selfiaczki też muszę sobie zrobić. Szkoda, że wczoraj na tym treningu personalnym nie zrobiłem sobie takich fotek z tymi dziewczynami. Jest tu ktoś w burger shotcie? I the burger don't do murder. Burger. Dobra, jedziemy na siłkę. Rap z ulicy. Rap z ulicy. No, pana też, zajebiście, nie będzie trzeba czyścić mat. Wyciąga słuchawki i odpala motywację na YouTube. Dobra kurwa, szybka gadka, szybka kiwka, człowieku, wiesz o co chodzi. Tutaj George Ulanin, twój motywator. Stary, wolne ciężary. Używaj tych jebanych sztangi, tych ciężarów i hantli. Jak ty też kurwa kogoś poznać, jak sam siebie nie umiesz poznać? Odkrywaj ten świat, macaj go, człowieku, niezajebisty, stary. Czasem cię ugryzie jakieś gówno, ale chuj, przynajmniej będziesz wiedział, że to gryzie. Ogarnij się. Możesz zawieść mnie, dziewczynę, psa, nawet nauczycielkę. Ale starą? Człowieku, spójrz mi w oczy, człowieku. Ty jesteś, chłopie, żałosny.